pan prezydent Elbląga Witold Wróblewski objął patronatem honorowym dzisiejszej uroczystości, dzisiejszą galę. Jest to już 15. jubileuszowa, jak pan powiedział, ale jesteśmy przekonani, że Dziennik Elbląski będzie tego typu imprezy organizował co roku. W tym roku po raz pierwszy uhonorowani zostali nie tylko sportowcy, ale także jeden z elbląskich działaczy, który bardzo aktywnie wspiera elbląski sport. Wierzę głęboko w to, że tych aktywistów będzie z roku na rok coraz więcej i również będą rywalizować podobnie jak sportowcy. My jako miasto wspieramy finansowo sport wyczynowy, ale tylko w zakresie sponsoringu, bo prawo nie pozwala nam na bezpośrednie finansowanie, natomiast bardzo dużo środki wykładamy na finansowanie sportu dzieci i młodzieży. Powołaliśmy do życia w tym roku, Rada Miejska powołała do życia zespół szkół sportowych, w skład których weszła szkoła podstawowa nr 3 i 4 liceum ogólnokształcące. Tak więc dzieci i młodzież będą mogli kontynuować naukę, ale również i sport, nie tylko w zakresie podstawowym, ale również w szkole średniej. Bazę mamy bardzo dobrze rozwiniętą i nieodpłatnie udostępniamy wszystkim klubom sportowym. Natomiast oczywiście okres pandemii spowodował to, że wycofali się sponsorzy. No, kłopoty finansowe wpływają w sposób bezpośredni na pracę trenerów, zawodników i to się przełożyło również w tym roku na nasze zespoły elbląskie, ale mamy nadzieję, że kolejny rok nie będzie już obostrzeń, nie będzie już pandemii. Sponsorzy wrócą do naszych klubów i one znowu wejdą na wyższy poziom i będą zajmowały wysokie pozycje w klasyfikacji. Przede wszystkim, tak jak wszyscy, życzyłbym sobie i pan prezydent Wróblewski zapewne również, aby sytuacja w kraju wróciła do normy, jeżeli chodzi o stan epidemiczny, bo jeśli to będzie normalne, to i sport będzie normalny, to wrócą sponsorzy, zawodnicy będą mogli trenować w szerszym zakresie, dzieci, młodzież wróci do szkół, wróci do hal sportowych, kondycja fizyczna dzieci, młodzieży się poprawi, a seniorzy z pewnością będą zdobywali kolejne laury. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.